Owen i Izzy, czyli łakomczuch i wariatka. Czy takie połączenie może zbudować szczęśliwy związek? Myślę, że tak. Aczkolwiek czy związek Owena i Izzy z perspektywy czasu faktycznie stoi jakkolwiek na poziomie? No cóż, ja nazywam się Pomidor i dziś przeanalizujemy historię Owena i Izzy. Oczywiście jak się spodoba materiał, to strzel kciuka w górę, a jak nie to w dół oraz napisz komentarz, co sądzisz o filmie, czy może wygaduję głupoty lub doszukuję się drugiego dna niepotrzebnie. No nic to, przygotujcie sobie picie i jedzenie, bo trochę tu posiedzimy. Zapraszam do oglądania. Początki ich relacji mogę skwitować tym, że była to tylko znajomość. Aczkolwiek mieli zadanie dosyć ułatwione, ponieważ trafili do tej samej drużyny. Choć na początku Izzy miała pierwotnie być w Okoniach, to koniec końców zamieniła się z Sadie drużynami i tak trafiła do Susów, gdzie tam był jej potężny Alvaro, znaczy Owen. Na początku mało ze sobą rozmawiali, aczkolwiek bliższy kontakt złapali od odcinka 6, gdzie to wszyscy obozowicze mieli przetrwać jedną noc w lesie. Tam Owen złowił rybę i tym może najmniejszym akcentem w pewien sposób zaimponował Izzy. Później ona przebrała się za niedźwiedzia i próbowała wszystkich nastraszyć, co jej oczywiście się udało. W odcinku 7 razem musieli przezwyciężyć fobię lęku wysokości. I kiedy bezpiecznie wylądowali, aż pocałowali ziemię. Mam nadzieję, że potem przemyli usta, bo nawet nie chcę wiedzieć, jakie bakterie mogły się tam znajdować. Ich relacja wróciła tak naprawdę dopiero w odcinku 19, gdzie to by zaimponować Izzy, chciał powiedzieć, iż uwielbia horrory, mimo tego, że skłamał. Później spędzali ze sobą troszkę więcej czasu, bo razem tułali się po lesie, w ucieczce przed psycholem z piłą łańcuchową i takim hakiem. Kiedy wspięli się na górę, Owen nagle zrzucił Izzy, przypominając sobie o tym gościu, mówiąc do niej, że była parka, co się czuliła i wtedy go wywabiła. Izzy spytała wtedy, czy Owen chciałby się poczulić, no i wyszło, że schowali się w krzakach i przeżywali tam miłosne chwile. Oczywiście wtedy raczej było to w wersji udawanej. Później znalazł ich szef, który gonił ich przez pół lasu. Później Owen spadł jak ostatnia ciamajda i potem koncertowo spił te relacje, mówiąc, by szef wziął sobie Izzy, w ten sposób przekreślając sobie związek, a przynajmniej na razie, i ładnie dostał potem tak, że aż go z butów wyrwało. Izzy była potwornie zła na Owena przez najbliższy odcinek. Później w odcinku 21 spiął się do Heather, gdyż ta obrażała Izzy, nazywając ją od szajbusek. Najwidoczniej potem wybaczyła Owenowi, bo dosłownie w odcinku 26 nie tyle co mu dopingowała, co bardzo jej zależało na tym, by wygrał ten nasz słodki tłuścioszek. I potem ją nawet pocałował. W pierwszym odcinku planu totalnej porażki mówił, że kocha Izzy, ale nie tak na zabój. Oznacza to, że kocha ją, ale nie aż tak bardzo, jakby się wydawało. A potem był zazdrosny o to, że Izzy poszła na randkę z potworem. Potem sobie wmówiła, że ma na imię Kalejdoskop, a nie Izzy. Chris jej zagroził, że ona nigdy już nie wróci, po czym wróciła w odcinku numer 7. I Owen do niej zarywał i widać było, że Izzy to się podobało, więc można by powiedzieć, że ich relacja na nowo wróciła. Później w odcinku 9 bardzo się czulili po raz kolejny, gdyż wyzwanie polegało znowu na horrorze. Z tą różnicą, że Owen nie zostawił Izzy tak jak w poprzednim sezonie. W 10 odcinku bardzo się martwiła o Owena, gdyż ten doznał kontuzji przez szefa. Później niestety, ale w odcinku 11 odwaliło jej znowu i wcieliła się znów w jakąś urojoną, wymyśloną postać pod nazwą Explosivo, co wiadomo na polski oznacza eksplozję. I tak po raz kolejny związek Izzy i Owena zawisł w powietrzu.
Sezon trzeci jest tym sezonem, w którym coś się kończy, coś zaczyna. Izzy na początku trafia do Amazonek, by potem z Sierą zamienić się miejscami. Ona trafia do drużyny Chris, jest naprawdę bardzo słodki, zaś Sierra do Amazonek. Trafiając do drużyny Chrisa, Izzy po raz kolejny będzie mieć styczność z naszym ukochanym ponczusiem zalanym marmoladą. Jeśli chodzi o ich relacje, to tutaj powiem szczerze, mam wrażenie, że tej relacji kompletnie nie było. O ile w sezonie pierwszym czy drugim gdzieniegdzie były nawet czułości, tak tutaj z moich obserwacji nie było kompletnie nic. Tak naprawdę większa styczność była w odcinku 11, gdzie to obozowicze utknęli na Jamajce. No a już doradzał Owenowi zerwanie z Izzy ze względu na jej dość specyficzny styl bycia. Ale kiedy doznał wypadku, wraz z Izzy trafili do szpitala i tam wyznał Izzy, że ich związek musi zostać zakończony. Izzy wtedy nie była tego świadoma, dlatego że wcieliła się w postać Muzgozilli i wygarnęła Owenowi, że oni do siebie nawet nie pasują. Oczywiście w podsumowaniu po wypadku w studiu wróciła stara dobra Izzy. Aczkolwiek już później nie było widać relacji między Owenem a nią, co można jasno powiedzieć, iż relacja ta została zakończona. I teraz, skoro mamy sobie to wszystko omówione, to chciałbym, abyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Posłuchajcie sobie, co Izzy powiedziała w pokoju zwierzeń w sezonie drugim. Owen to mój kumpel! I jeszcze raz. Owen to mój kumpel! I jeszcze raz. Owen to mój kumpel! No dobra, na sam koniec jeszcze raz. Człowiek, który mnie rozumie. Jeśli coś mu się stanie, zostaną mi tylko wymyśleni przyjaciele. A bądźmy szczerzy, powinnam się z nimi rozstać lata temu. Tak, Phil, o tobie mówię. Izzy Owena bardziej traktuje jako kumpla lub nawet przyjaciela. I teraz oczywiście mogła powiedzieć to w kontekście związku, bo nie wszyscy, ale jakaś tam część ludzi mówi, iż jak jest relacja chłopak, dziewczyna, dziewczyna, chłopak, to chłopak lub dziewczyna jest twoim najlepszym przyjacielem, z którym się związałeś lub związałaś. Ale też oczywiście Izzy mogła to mówić w kontekście, że traktuje Owena jako przyjaciela i tylko jako przyjaciela. Co troszkę jest dziwne, bo jeszcze w pierwszym sezonie jej nie przeszkadzało to, że Owen ją pocałował i jakkolwiek się do niej czulił. Ale okej, skoro Izzy uważa w taki sposób, to niech tak uważa. Więc patrząc na historię związku Owen i Izzy, to niestety, ale z perspektywy czasu uważam, że jest to związek, który po prostu by nie wyszedł. Nie oszukujmy się. Izzy jest niezbyt dojrzała na związanie się z kimkolwiek. Żyje troszkę w swoim świecie, a na dodatek sprawia wrażenie upośledzonej. Jej w tym momencie należałoby się co jedynie leczenie. Z kolei Owen potrzebuje osoby, która byłaby go w stanie zrozumieć, nakierować jakoś, a nawet wysłuchać, czy zmienić coś w jego życiu. Oczywiście zmienić za jego zgodą, a nie na siłę wpływać na jego życie. W trakcie sezonu trzeciego Owen miał chwilową relację z Blaney. Aczkolwiek w mojej opinii to była relacja, która szybko by się rozpadła przez charakter Blaney. Więc kto pasowałby do Owena? Wiele fanów na DeviantArcie bardzo lubi shipować Owena z Kitty. I szczerze powiedziawszy, ta opcja, jakbym miał wybierać, z podkreśleniem jakbym miał wybierać, wydaje mi się prawdopodobna. Kitty sama mówiła, że przyszła do programu, by poznawać chłopaków, a więc byłby to ciekawy ship, który mógłby być odzwierciedlony, ale nie musi. Kitty w przeciwieństwie do Izzy czy Blaney nie robiłaby sieki z mózgu Owena, nie narażałaby go na jakieś niebezpieczeństwo, a jestem w stanie uwierzyć, że Kitty mogłaby zaakceptować Owena takiego, jaki jest. Aczkolwiek równie dobrze może być jakaś inna dziewczyna i niekoniecznie muszą być to te, które zostały tutaj przeze mnie wymienione. W sumie to byłaby dosyć ciekawa relacja, patrząc na relacje Emma i Noah, to tutaj Kitty i Owen, no to siostry znalazłyby sobie chłopaków, którzy jednocześnie się ze sobą tam w miarę dogadują, więc no byłby to całkiem ciekawy zabieg, nie będę tego ukrywał. Co wy o tym sądzicie i o historii Owena i Izzy? Czy historia tej relacji jest jakkolwiek szczęśliwa? I czy to może tylko ja patrzę zbyt pesymistycznie na tę dwójkę? Swoje opinie piszcie na dole. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach i być z nimi na bieżąco.
Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.